projekt realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu, a współfinansowany przez Starostwo Drawskie. Napisaliśmy ten projekt, nazwaliśmy go Imprezie Pojezierza Drawskiego, przyrodnicze Imprezie Pojezierza Drawskiego. Plener odbył się 22 września tego roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starym Kaleńsku. Dzięki życzliwości właściciela ośrodka mogliśmy skorzystać z terenu. Mieliśmy zaplecze socjalne zapewnione, ciepły posiłek. Także skorzystaliśmy z możliwości dojazdu do skarbów gotów, wykopaliska, które są realizowane w sąsiedztwie ośrodka. To była taka przerwa relaksowa dla uczestniczek. W plenerze malarskim mogli uczestniczyć wszyscy seniorzy powiatu drawskiego, którzy chcieli malować w impresję, stosować technikę impresji. No, nasza pani komisarz wystawy i pleneru, pani Jadzia Drewnowska, zadbała o to, aby każdy uczestnik, a było 13 uczestniczek, 13 osób malujących, same panie, z powiatu drawskiego, generalnie z gminy Złocieniec, zapoznały się z techniką tego, techniką malowania, trochę historii o impresjonizmie. Praktycznie cały dzień spędziliśmy nad jeziorem i malowaliśmy. Pierwsza wystawa poplenerowa zaczęliśmy od Drawska. Ona będzie do 7 listopada. Będą mogli mieszkańcy Drawska podziwiać pracę naszych koleżanek. Natomiast 8 listopada wystawa poplenerowa w Złocieńcu w Domu Kultury w Kinie. Ja nie zajmowałam się organizacją pleneru, tylko koleżanka Pęgrzeszna Piórkowska, która napisała projekt do starosty powiatu drawskiego. Projekt, nazwijmy to prostym językiem, przeszedł, uzyskał dofinansowanie i w związku z tym zajęliśmy się realizacją. To był plener jednodniowy. Nie spodziewaliśmy się nawet tylu osób chętnych, ale to było dla emerytów z powiatu drawskiego. Kolejny zgłoszeń. Tematem był impresjonizm. Czy to nie jest zbyt trudna technika? Dla niektórych, bo rozumiem, że niektórzy byli początkujący. Trudna i łatwa, ponieważ opiera się na wrażeniu. Chwilowym wrażeniu, chwilowym odbiorze. I jedynie, co mogło sprawić trudność, to była potrzeba bardzo szybkiego nanoszenia farb, dopóki mamy odpowiednie światło, które chcemy przenieść. Technicznie panie radziły sobie doskonale, byłam panią, tłumaczyłyśmy wcześniej, była część, że tak powiem, teoretyczna, wprowadzająca. No to kropkowanie, nazwijmy to prostym językiem. Myślę, że panie poradziły sobie doskonale, uchwycając światło, kolorystykę, która była w tym danym momencie. W danym momencie, bo inaczej praca wyglądała za 2 godziny, kiedy słońce już było w innym miejscu, inaczej ten sam obszar wyglądał po 4 godzinach. Więc szło o to, żeby to wrażenie uchwycić w danej chwili. To była również okazja do integracji, prawda? O tej integracji mówimy zawsze, bo tak jak mówiłam, panie spotykają się 2 razy w tygodniu, to już jest integracja, ale tutaj to był taki całodzienne spotkanie połączone z posiłkiem, połączone z codziennością tą, która jest potrzebna nam do funkcjonowania, więc ta integracja była jakaś głębsza jeszcze, tak? Nie mogło być inaczej. Kolejna wystawa będzie w Złocieńcu, w Złocienieckim Ośrodku Kultury. No a później zobaczymy, czy zrobimy jeszcze, bo w projekcie zawarliśmy 2 wystawy i to zrealizujemy. A później się okaże, czy będzie potrzeba dalszej promocji twórczości seniorów, bo myślę, że na tym nie zakończymy. Czyli to będzie dobry początek. Dobry początek. Dziękuję bardzo. Postanowiła pani uczestniczyć w plenerze malarskim. Dlaczego? Skąd się wziął pomysł na to, żeby wziąć udział w nim? Przesympatyczna jest ekipa malarska. Są to same panie. Tworzymy taką fajną grupę, z którą można wszystko. Jadwiga Adrianowska nas wprowadziła w tą sztukę malarstwa, zapoznała z tematyką. W każdym bądź razie zaczęłyśmy malować i to nam nawet z przyjemności fajnie wychodzi. Miło spędzamy czas. Pierwszy raz byliśmy w plenerze, właśnie w Starym Kaleńsku. Zupełnie inaczej się maluje martwą naturę, inaczej pejzaże.
jeszcze w plenerze. To dało nam dużo, dużo doświadczeń. No i powstały te dzieła nasze. Poznałyśmy perspektywę i światło. Mamy co przekazać wnukom swoim. To jest szkoła życia. To jest wspaniałe miejsce i odkrycie. Przede wszystkim nasze odkrycie, naszych dusz. Całkowity początek. Całkowity początek. To był przypadek po prostu. Poznałam kiedyś tam Jadwigę Adrianowską. Ona realizowała program unijny, jeden z wielu. Zaprosiła mnie na zajęcia i tak zaczęłyśmy sobie malować jabłuszka, kwiatuszki, no i doszło do pejzażu.